Na tym filmie chciałbym zaprezentować przykładowe rozwiązanie jednego z zadań egzaminacyjnych wraz z omówieniem arkusza egzaminacyjnego. W arkuszu egzaminacyjnym musicie wypełnić swój numer PESEL oraz zakodować go naklejką, która posiada specjalny kod kreskowy. Naklejkę powinniście otrzymać podczas egzaminu. Pierwsza strona zawiera instrukcje, czyli to, co należy zrobić z tym arkuszem zadania, a także generalnie jak należy postępować podczas egzaminów, jak zgłaszać, jak zakończyć, jak egzamin powinien przebiegać. Także to jest pierwsza strona, z którą należy się zapoznać i zdający ma czas na to około 10 minut, żeby się zapoznać z instrukcją postępowania podczas egzaminu. Zadania egzaminacyjne najlepiej rozwiązywać metodologicznie, ponieważ w takich zadaniach zawsze są oceniane te rzeczy, które egzaminator jest w stanie sprawdzić po zakończeniu zadania. Warto przeczytać treść, można zaznaczać sobie fragmenty treści długopisem czy ołówkiem, tak żeby łatwiej było później wszystkie elementy zadania, wszystkie polecenia zadania wykonać. Kierując się tym przykładowym zadaniem, możemy na samym początku stwierdzić, że musimy wykonać montaż w oparciu o wzorzec i zamieszczone w folderze pliki dźwiękowe. Zawsze na początku warto też sprawdzić, czy pliki dźwiękowe umieszczone w folderze komputera, na którym zdajemy egzamin, są zgodne z tym, co przedstawia lista źródłowych plików dźwiękowych. Trzeba sprawdzić, czy mamy wszystko to, co jest tutaj dostępne. Zerknijmy. Sprawdzamy sobie, czy posiadamy wszystkie pliki, czy one się tak samo nazywają, czy ewentualnie mają taki sam format. Gdyby były jakieś niezgodności, należy to zgłaszać przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej. Macie też ważną informację o tym, jaki jest czas przeznaczony na rozwiązanie zadania. On też powinien być tutaj, na samym początku. Dalej z treści zadania dowiadujemy się tego, że musimy utworzyć na pulpicie komputera folder roboczy i nazwać go numerem PESEL. Możemy sobie to zaznaczyć już jako konkretne polecenie, ponieważ jest to rzecz, która będzie na pewno oceniana. Czyli musimy utworzyć folder roboczy. Ja nie będę tworzył tego folderu, żeby to nie duplikować już jakby czynności. Tworzymy folder roboczy i nazywamy go swoim numerem PESEL, bo takie jest polecenie kolejne. I to są już jakieś rzeczy, które możemy uznać za czynności, które wykonaliśmy i prawdopodobnie będą one oceniane później przez egzaminatora. Pliki dźwiękowe, pliki źródłowe, czyli wszystkie te pliki, które tutaj macie, należy zapisać w tym folderze. Kolejna rzecz, czyli daje nam to już pogląd na to, że należałoby albo te pliki od razu skopiować do naszego folderu roboczego nazwanego numerem PESEL, albo zastosować taką formę importu w aplikacji, w której z automatu pliki są kopiowane do folderu roboczego, w którym będziemy zapisywali też naszą sesję, ponieważ musimy wszystkie pliki wynikowe oraz pliki sesji montażowej, a także pliki źródłowe zapisywać w tym folderze. Przed przystąpieniem do zadania należy uruchomić program DAF i zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki, że chcecie dokonać ustawienia parametrów projektu montażowego. No i chodzi tutaj o to, żeby egzaminator mógł podejść i sprawdzić, czy wy poprawnie konfigurujecie program. W tym przypadku trzeba będzie utworzyć projekt montażowy o częstotliwości próbkowania odpowiadającej CD audio, czyli to będzie 44100 próbek na sekundę i rozdzielczości 24 bity. To jest kolejna rzecz, która będzie od razu sprawdzona na tak zwanym etapie przebiegu zadania. Więc tworzymy taki projekt, Create New Song. Ja akurat posługuję się wersją Studio One z anglojęzycznym menu. Oczywiście można również korzystać
z wersji z polskojęzycznym menu. Mam nadzieję, że to, że będę posługiwał się menu angielskim, nie przysporzy nikomu kłopotu. Funkcje są w tych samych miejscach. Także ja wybieram funkcję Create a New Song. Oczywiście tutaj w tym miejscu wybieram sobie swój folder. Powinien to być na pulpicie folder, który nazwiemy swoim numerem PESEL. Natomiast ja generalnie jakiś przykładowy numer wpiszę. O, numer PESEL. Może w ten sposób. Numer PESEL. I klikam Open. I teraz zapisuję swój projekt w folderze. I także nazwę sobie projekt numerem PESEL, chociaż w treści zadania nie było takiej informacji, żeby nazwać projekt numerem PESEL. Należało nazwać folder roboczy numerem PESEL, natomiast nie projekt, więc generalnie jeśli nazwiecie go montaż, utwór muzyczny, zadanie egzaminacyjne, to już bez znaczenia. Nie ma konkretnej informacji w treści o tym, że należałoby nazwać ten projekt numerem PESEL. Ale ja go mogę tak nazwać, jeśli nie ma, to znaczy, że można. Teraz tak, ustawiamy parametry, czyli częstotliwość próbkowania 44100 i 24 bity. Akurat są to domyślne ustawienia programu, więc nie musiałem tego zmieniać. I klikam OK. I mam już projekt, który spełnia te parametry. Song, Song Setup. Tutaj mamy te informacje. Cancel. Dobrze, patrzymy, co dalej się dzieje w treści zadania. Tempo i metrum ustaw na wartość domyślną aplikacji DAW, czyli nie ustawiamy tak naprawdę, bo wartość domyślna to jest wartość ta, którą domyślnie program stosuje i na ogół jest to 4/4 oraz 120 bitów na minutę i też takie wartości tutaj były 120 bitów na minutę i 4/4. I to na razie tyle, jeśli chodzi o treść. Za chwilkę będziemy i poruszanie się po tym naszym arkuszu zadania. Bardzo ważne jest też to, żeby sobie zerknąć, co będzie oceniane później przez egzaminatora. Na pewno ten przebieg, zaznaczmy go tutaj, to jest ten element, który będzie oceniany na samym początku. Zerknijcie, to jest to. Przed przystąpieniem do uruchomienia programu, to jest ten element. Czyli w tym przebiegu egzaminator będzie oceniał, czy ustawiliście projekt zgodnie z tymi parametrami, które są tutaj wskazane oraz tym tutaj i odnotuję sobie to, czy jest odpowiednia rozdzielczość, czy jest odpowiednia częstotliwość, czy tempo i metrum zostało zachowane, czy może ktoś przez pomyłkę, nie wiem, stwierdził, że domyślne tempo to będzie 150 i wpisał. Co oczywiście jest bez sensu, bo domyślne jest takie, jakie było ustawione i każdy DAW zawsze to tempo oferuje 120 bitów na minutę. Oj, przepraszam, to mi się zmieniło. I 4/4. Cancel. Także tyle w pierwszej części dotyczącej samego arkuszu i samego rozpoczęcia zadania oraz tego, co będzie oceniane. Oceniane oczywiście jeszcze, podsumujmy, będzie zmontowany utwór muzyczny, czyli to, czy odpowiednie pliki są zgodnie ze wzorcem poukładane, formaty, parametry plików wynikowych, ponieważ będziemy musieli zgrać to nagranie tutaj do tych formatów, a to będziemy robili w dalszej części, oraz zarchiwizowanie projektu na płycie CDR, czyli w tym przypadku będziemy musieli nagrać płytę CDR. Więc warto się też sam, zapoznając z arkuszem, zapoznać od razu z tym, co będzie oceniane. Ale na ogół też wynika to z treści zadania. Jeśli wykonacie wszystkie polecenia wynikające z treści zadania, to na ogół będą się one pokrywały z tym, co będzie, znaczy będą się na pewno pokrywały z tym, co będzie właśnie sprawdzane. Rozpoczynamy teraz realizację zadania montażowego. Wykonaliśmy już pierwszy etap, czyli utworzyliśmy projekt z parametrami, które są opisane w tej części, w treści zadania. No teraz musimy się zabrać za montaż utworu muzycznego. Treść zadania informuje nas, że wstępne poziomy głośności na poszczególnych ścieżkach musimy ustawić na podstawie oceny słuchowej wzorca. Mamy plik wzorcowy, który, może go uruchomię, jest
taką formą muzyczną. Także będziemy musieli to analizować słuchowo i mniej więcej te proporcje zachować. Mniej więcej, bo bardzo trudno jest ustawić bardzo precyzyjnie głośność i to nie będzie też dokładnie sprawdzane, ponieważ nie jest to mierzalne. Gdyby ktoś naprawdę bardzo precyzyjnie wsłuchał się w głośności, zbliżył się do ideału, to prawdopodobnie i tak, gdybyśmy to później porównali na mikserze DAW-u, występowałyby różnice, no ponieważ mamy pewną ograniczoną zdolność do oceny, do bardzo precyzyjnej oceny głośności wzajemnych proporcji w gotowym pliku dźwiękowym. Także to na pewno nie będzie bardzo precyzyjnie sprawdzane. Z tego też względu, bo wspominam o tym, nie należałoby poświęcać na to zbyt wiele czasu. Najlepiej wykonać jak najwięcej czynności, sprawdzić ile nam zostanie czasu do końca egzaminu, bo pamiętajcie, że mamy 120 minut i korzystając z tego, że zostanie nam jeszcze jakiś czas, a pamiętajcie, że w zadaniu jest jeszcze polecenie, abyśmy wykonali archiwizację całego projektu na płytę CDR, na co trzeba by było poświęcić przynajmniej 15 minut czasu, żeby spokojnie tą płytę przygotować, wypalić w nagrywarce, opisać ją, bo musimy ją opisać swoim numerem PESEL za pomocą odpowiedniego pisaka, sprawdzić najlepiej po wypalaniu, czy ona się odczytuje. To wszystko czasami trwa. Czasami zdarzają się błędy nośnika, trzeba płytę nową zastosować. Oczywiście w takim przypadku może być doliczony czas wynikający z tego, że no, był to błąd nośnika danych, a nie błąd zdającego. Ale mimo wszystko lepiej to zrobić na spokojnie. Te 15 minut to jest jakieś takie, myślę, niezbędne minimum. Więc najlepiej wykonać wszystkie czynności z zadania i nim już dokonamy zgrania końcowego i wypalenia płyty i zobaczymy, że zostało nam jeszcze pół godziny, to możemy ewentualnie jeszcze wrócić do pewnych czynności i poprawić pewne rzeczy, sprawdzić, jeśli nie byliśmy czegoś pewni. Czyli te wstępne poziomy głośności ustawiane na podstawie oceny słuchowej pliku, to jest taka rzecz, którą trzeba zrobić zgrubnie. Mniej więcej. Poświęcanie na to godziny czasu absolutnie nie ma w takim zadaniu sensu. Co jest ważne? Polecenie, aby wykorzystać wszystkie pliki zamieszczone w folderze pliki. I to już jest rzecz, którą egzaminator może bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ jeśli przeciągniemy sobie te pliki do projektu, pull, OK. W zakładce Browse, przeglądarka, w pull, czyli to będzie pula po polsku, wrzucamy sobie nasze pliki. Dlaczego lepiej te pliki wrzucać tutaj? Przepraszam, nie wiem, czy nie uciekłem troszeczkę od wątku, ale zobaczcie, wykorzystaj wszystkie pliki audio zamieszczone w folderze pliki. Więc ja od razu je przeciągnąłem sobie do puli. W Pro Toolsie to okienko tutaj nazywa się Clips, czyli regiony. I lepiej przeciągać te wszystkie elementy w to miejsce, ponieważ wtedy możemy sobie, gdybyśmy przeciągnęli je na ścieżki, na nasz obszar okna edycyjnego, i powstałyby ścieżki z automatu, najczęściej tworzone dla każdego z tych plików, to mielibyśmy od razu bałagan. Musielibyśmy wyciszać te ślady, mogłoby nam się to wszystko pomieszać. Natomiast jeśli teraz ja będę z tej puli przeciągał sobie pliki, to mogę sobie po kolei przeciągać pliki jeden po drugim konsekwentnie z uporządkowanym widokiem okna edycyjnego. Także już wykonałem pewną czynność, która powoduje, że wykorzystam wszystkie te pliki. Teraz jeszcze na etapie edycji muszę je wszystkie umieścić w części edycyjnej. Oczywiście najlepiej w tym miejscu, gdzie powinny być. Natomiast zdarza się, że kończy nam się czas egzaminu i nie wiemy, co zrobić z jakimś plikiem. Nie jesteśmy w stanie go zidentyfikować, gdzie on jest. Czasami rzeczywiście te zadania montażowe, szczególnie muzyczne, wymagają wyczucia muzycznego. Autor zadania zawsze będzie wychodził z założenia, że jest ono proste,
ponieważ je stworzył. Natomiast czasami ciężko mu się obiektywnie odnieść do tego, że no, niektórzy mogą uznać to zadanie za trudne. Ale wtedy warto taki plik przeciągnąć do sesji, tak żeby znajdował się w sesji, po to, żebyśmy spełnili to kryterium zadania, czyli wykorzystali wszystkie pliki audio zamieszczone w folderze pliki audio w naszej sesji montażowej. My oczywiście postaramy się te wszystkie pliki zidentyfikować. Może po to, żeby nie przeciągać zadania, nie będziemy tego bardzo precyzyjnie wszystkiego tutaj robili, ale myślę, że w dużej mierze wykonamy wszystkie polecenia dotyczące tego zadania. Ok, czyli pierwsza rzecz, którą przygotowaliśmy, to przygotowaliśmy sobie pliki do tego, żeby dalej pracować. Na timeline, na naszą oś czasu do okna edycyjnego przyciągnąłem również nasz wzorzec. Już możemy sobie go posłuchać. Zauważcie, że jest on bardzo precyzyjnie tutaj zrobiony, czyli no, trzyma się on tempa, jakbyśmy włączyli metronom. To pasuje to wszystko, czyli polecenie związane z tym, żeby to wszystko było na domyślnym tempie i metrum nie miało sens, ponieważ prawdopodobnie ten projekt był właśnie robiony w tempie 120 metrum 4/4, a raczej na pewno. Drobne tutaj różnice czasami wynikają w projektach. Z prostej przyczyny. Te pliki są zgrywane z różnych DAW-ów, czasami z jakimiś wtyczkami, które buforują i wnoszą jakieś tam przesunięcie. Spotkałem się z różnymi zadaniami, w których pliki były różnie poprzesuwane. Naprawdę tutaj trzeba czasami zerknąć, jeśli to jest jakieś śladowe przesunięcie, niewielkie, tak jak tutaj, to możemy nie wnikać tutaj w szczegóły, w detale, jeśli w treści nie ma konkretnego polecenia, żeby coś tutaj poprawiać. Także weźcie pod uwagę, że pliki zgrywane z DAW-ów, czasami buforowane przez jakieś pluginy typu limitery, clipery, mogą być troszeczkę przesunięte o jakąś taką wartość buforu wprowadzanego przez ten plugin. Ale generalnie widzimy, że w tempie 120 metrum 4/4 ten projekt gra równo do metronomu. Ok. Dzięki temu wiemy już, że przenosić będziemy mogli te pliki do siatki. Będziemy musieli zobaczyć, czy one nie mają jakichś pauz z przodu, żeby na przykład należało je wyedytować, podociągać i tak dalej. I w związku z tym też będziemy się poruszali do siatki, czyli w tym przypadku toggle to snap. Będziemy sobie tutaj, a w tym przypadku adaptacyjnie, czyli w zależności od zoom, będziemy sobie przesuwali pliki równo o jakieś tam wartości siatki. O jakieś, bo w tym przypadku adaptacyjne, możemy sobie to ustawić na jakieś tam różne wartości, bar, beats, prawda, jakieś tam do 1/4, do 1/8. No tutaj mamy całe okienko do dosuwania do odpowiednich wartości, okienko gridu, siatki. No i sprawdzamy, co się dzieje z tym projektem. Zerknijmy jeszcze w treść. Pliki w projekcie powinny rozpoczynać się od pierwszego taktu i kończyć w 73. Sprawdźmy, o co chodzi. No, oryginał rozpoczyna się w pierwszym takcie, rzeczywiście, więc nasz plik też powinien się tutaj rozpocząć. Może wyłączę metronom, nie jest nam już potrzebny. Teraz sprawdźmy, gdzie się kończy ten projekt. No, kończy się równo 73, czyli już jest to dla nas sygnał, że powinniśmy zmieścić się z tymi plikami między 71 a 73 taktem. Jeśli nasz projekt będzie za krótki albo za długi, to trzeba się zastanowić, czy nie pokopiowaliśmy zbyt wielu plików, albo czegoś nie pominęliśmy, albo no, zdarzały się też sytuacje, że wzorzec miał inną częstotliwość próbkowania, pliki źródłowe inną i ktoś nie skorygował tego, nie przekonwertował w projekcie i pomontował właściwie prawie zgodnie z oryginałem, ale coś się długości nie zgadzały, tak? Bo plik na przykład źródłowy miał 48 tysięcy herców, a pliki do montażu miały 44,1 kHz. Więc no, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, być czujnym. W momencie, kiedy zauważymy, że właściwie kończymy montaż, a właściwie coś nam się nie zgadza, jest on albo za długi, albo za krótki, no to trzeba zwrócić uwagę, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu i nie brnąć dalej, źle realizując zadanie. Także wiemy już dwie rzeczy, zaznaczymy sobie je.
że nasz projekt powinien mieć taką samą długość jak nasz wzorzec. Wzorzec ma długość dokładnie od 1 do 73 taktu i należy też tego się trzymać. Dalej mamy w takcie 53 zastosuj efekt edycyjny na odpowiedni region. No i to nam daje do myślenia, o co chodzi. Ale może zastanowimy się nad tym, jak dojdziemy do 53 taktu, bo najpierw rozpoczniemy działanie od 1 taktu. Pomontujmy co się da, a później będziemy o tym myśleć. Nierozsądne by było w tej chwili zajmowanie się od razu 53 taktem. Prawda? Dojdźmy do tego taktu, jest prawie koniec utworu. Gotowy projekt montażowy zgraj w następujących formatach. Pliki wynikowe nazwij swoim numerem PESEL. To jest rzecz, do której wrócimy w kolejnej części tego zadania, czyli na końcu, jak już pomontujemy. Czyli widzimy, że dalej to już są jakieś kwestie związane z finalnym zgraniem gotowego projektu. Więc na razie zajmujemy się tym. Czyli montujemy, staramy się ustawiać proporcje głośności, wykorzystujemy wszystkie pliki zamieszczone w folderze, trzymamy się długości między pierwszym 73 taktem i w tym 53 będziemy też tam słuchali, co by też tam należało zrobić. Rozpoczynamy montaż. Wsłuchajmy się w to, co znajduje się na początku. I posłuchajmy, gdzie mamy taki element. Raczej nie będzie się on nazywał ani beat, prawda? Ewentualnie to będą jakieś syntezatory. Może wiatr. Posłuchajmy wiatru. No niekoniecznie. Posłuchajmy tego syntezatora. Też nie. Szóstki. No, jest to ewidentnie syntezator numer jeden. Tylko troszeczkę w innej barwie, prawda? Posłuchajmy go jeszcze raz. I posłuchajmy we wzorcu. Słychać, że on gra również dalej, a tutaj słychać, że jest po prostu przefiltrowany. Zaimportujmy go tutaj na sam początek. No i już widać, że będziemy musieli go pokopiować. Posłuchajmy go, wyciszymy sobie tą ścieżkę, mute, i posłuchamy jeszcze raz. O, widać, że tutaj się kończy, a powinien się już tutaj od kolejnego, od trzeciego taktu zaczynać. Więc przytnijmy go równo do siateczki do trzeciego taktu i kopiujemy go. Możemy to zrobić za pomocą duplikowania, czyli Edit Duplicate. To jest literka D, skrót. I możemy tak sobie dalej dociągnąć, tylko trzeba by było posłuchać w oryginale, jak on długo gra w tle. Czyli o, dotąd, tutaj już go nie ma. Posłuchajmy. Do 13 taktu, czyli duplikujemy go do taktu 13. OK. No i musimy go troszeczkę przefiltrować. Jeśli nie wiemy, co zostało wycięte, za pomocą przycisku I włączamy sobie taki panel boczny i teraz on pokazuje nam informacje z zaznaczonej ścieżki. Jeśli zaznaczę ścieżkę w Studio One, tą wzorzec, to teraz mam różnego rodzaju informacje, a także pasek kanałowy oraz możliwość wpięcia, dodajmy sobie A na spektrum meter i zobaczmy, co się dzieje z tym brzmieniem. To brzmienie dominuje tutaj w zakresach częstotliwości między 1 a 4, 5 kHz. A sprawdźmy, jak brzmi oryginale. Też dodajmy sobie analizator. Żeby wynaleźć wtyczkę, możemy sobie kliknąć dodaj
i w tym okienku Search for wyszukiwania wpisać ANA od analizator i teraz mamy spektrum meter domyślnie i sprawdźmy sobie jak brzmi. No tutaj dość mocno dominują też częstotliwości od 200 do 500 Hz, czyli to jest ten, no i tutaj troszeczkę dołu, ten dół z tego instrumentu, więc wiemy, że raczej od 500 Hz mniej więcej od 1 kilo powinniśmy sobie wyciąć częstotliwości, żeby ten syntezator na początku brzmiał mniej więcej tak jak ten. Zaraz to zrobimy za pomocą korektora, tylko teraz pytanie, jak to zrobić, bo później on ewidentnie zaczyna brzmieć tak samo, jak brzmi wzorcowo. Słychać, że tu jest taki ciemniejszy, to nie znaczy, że jest ciemniejszy, tylko że rzeczywiście odzyskał swoje basy i wrażeniowo w podkładzie muzycznym on już brzmi identycznie z tym, co mamy tutaj, czyli w tym oryginalnym źródłowym pliku. I teraz możemy zrobić edycję na dwa sposoby. Jeden prostszy, drugi troszeczkę bardziej skomplikowany, wymagający zastosowania automatyki. Ja myślę, że możemy w tym przypadku zrobić troszeczkę prostszy. Skopiować sobie ścieżkę, duplicate i przenieść. Te rzeczy. I tu będziemy mieli ścieżkę Synth 1, którą nazwiemy sobie EQ, ok, a tutaj synth 1 po prostu zostawimy z taką nazwą oryginalną, czyli tutaj w inspektorze zmieniamy sobie nazwę ścieżki i teraz ta ścieżka będzie ścieżką syntezatora po korekcji, a ta będzie oryginalną. Warto by było oczywiście przesłuchać całego nagrania, może nie poświęcać na to bardzo dużo czasu, ale sprawdzić, czy na przykład nie ma gdzieś jakiegoś fragmentu, w którym ten syntezator znowu gra, jeśli w ogóle gra, ale znowu gra na przykład z taką zmienioną barwą. Tu go nie ma, ale warto posłuchać jakichś takich fragmentów, czasami sekwencje, jakieś pasaże, jakieś elementy aranżacji powtarzają się. Ale nigdzie nie słychać, ale warto raz przesłuchać tego całego nagrania, żeby mieć pogląd, czy coś nam tam nie utkwiło w głowie, że na przykład ten fragment słyszeliśmy też gdzieś tam w dalszej części tej krótkiej formy muzycznej. No to zastosujmy teraz korekcję. Analiza spektralna wykazała, że wycinamy zakresy częstotliwości mniej więcej poniżej 1 kHz. Zróbmy sobie tutaj, zaznaczamy sobie na górze, na górnym pasku, żeby zrobić sobie pętlę. To trzeba takim, powiedzmy, najechać w takie miejsce, że nam się pojawi długopisik i przeciągnąć sobie pętelkę i jeszcze zaznaczyć ją tutaj na dole, żeby ona się pojawiła. To jest ta ikona od pętli. Ciach. I teraz będzie nam ten fragment grał w pętli. Dzięki temu będziemy mogli włączyć sobie korektor i ustawiać tą barwę cały czas słuchając tego, porównując z oryginałem, znaczy z tym wzorcem. Nim ustawię korekcję, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, na elementy przejścia przy montażu. Zobaczcie, to nie jest tak, tutaj słuchaj ten uskok, prawda? Jest taki uskok gwałtowny. Więc nie trzeba się silić zawsze w to, żeby bardzo precyzyjnie, zaraz wam pokażę jak, bardzo precyzyjnie montować, bawić się w jakieś tam fejdy, crossfejdy i tak dalej, prawda? Także no, nie trzeba tego tutaj w ten sposób tak bardzo precyzyjnie zmieniać, jeśli nie słychać, że takie zmiany należałoby dokonać. Bo można by było ewentualnie ten plik na samym początku sprawdzić, zobaczyć, czy on nie jest przycięty na początku na przykład, odkąd on się dokładnie zaczyna, czy to jest ten plik.
prawda? Można tutaj sobie, można sobie porównać, czy on się dokładnie, precyzyjnie zaczyna, no może się okazać, że nie. Wydaje się, że tak, że mniej więcej jest to z tego samego punktu tak samo zgrane. Gdyby się okazało, że są jakieś przesunięcia drobne, prawda? Że coś tam nam nie pasuje, że coś według nas powinno być troszeczkę inaczej, to możemy sobie plik na pierwszy gdzieś tam przyciąć, przesunąć odpowiednio i dopiero go duplikować. Nie będzie jakiejś takiej ciszy. Czasami w zadaniu może być specjalnie plik zgrany z jakąś ciszą cyfrową na początku i trzeba go przyciąć i dopiero duplikować do siatki. No, także to może być różnie w tym zadaniu. Dobrze, weźmy sobie troszeczkę, zmniejszymy widok. Czyli z tą edycją też nie można dać się zwariować. Na pewno zadanie nie będzie wymagało od nas bardzo chirurgicznych działań. Przede wszystkim trzeba posłuchać. Jeśli mniej więcej wszystko gra dobrze, to zadania nie są przewidziane na to, żeby ten montaż był sprawdzany w stopniu bardzo, bardzo zaawansowanym. Nie, tutaj nie będzie jakichś takich kruczków. Natomiast trzeba zdroworozsądkowo podejść. Jeśli pliki mają jakieś spore cyfrowe cisze na początku, no, wiemy, że jakoś przenosząc je równo z tą ciszą nie pasuje nam to, cisze robią nam się w środku pomiędzy montowanymi elementami, to możemy to skorygować i później już taki przycięty region kopiować, przenosić i tak dalej. Już do siatki. Dobrze, przejdźmy do inspektora tego kanału, który będziemy korygować. Włączymy sobie EQ, Pro EQ i od razu sobie przyfiltrujmy dół, powiedzmy jakoś tak do częstotliwości mniej więcej, ja trochę mocniejszy filtr założę, bo to będzie lepiej słychać, do częstotliwości około tam 1 kHz, posłuchajmy. Nawet bardziej chyba jeszcze. Sprawdźmy oryginał. Tak, dużo bardziej, dużo jaśniejszy jest. Sprawdźmy. Jeszcze troszeczkę delikatniejszy, jaśniejszy jest, ale jesteśmy w pobliżu. A nie to. Mniej więcej. Sprawdźmy, czy w zadaniu jest informacja o tym, żeby dostosować brzmienie. Raczej nie ma takiej informacji, więc nie musielibyśmy tego robić. Nie ma żadnej informacji o tym, że musimy dostosować brzmieniowo, tylko w 53 takcie zastosować jakąś edycję. Także nie musimy tego robić. Czasami w tabeli są informacje o tym, jakie należy procesory zastosować, czy jakąś obróbkę. Nigdzie nie ma o tym informacji. Ja to robię po prostu po to, żeby przybliżyć się do wzorca, czyli mniej więcej stosuje się do tej treści, aby poziomy głośności ustawić na podobnym poziomie, ponieważ ta korekcja wpływa na postrzeganie poziomu głośności, no bo wycinamy część pasm, także zbliżamy się do oryginalnego brzmienia, natomiast nie jest to konieczne. Natomiast zobaczcie, no ktoś już mógłby przy tym zadaniu mieć problem, bo nie znalazłby pliku, który by dokładnie tak brzmiał jak ten, prawda? Więc ktoś mógłby stwierdzić, no jest to jakieś utrudnienie w zadaniu. No, można to też tak postrzegać, ale przybliżyliśmy się do naszego oryginału i teraz mamy pliki, które, wyłączmy sobie pętle, które brzmią na początku tak. A potem już brzmią normalnie do 13 taktu, tak jak tutaj w oryginale stwierdziliśmy. Dobra, tu się kończą. O, i ktoś mógłby usłyszeć, ale tutaj jest jakiś trzask. Nie musimy się tym bardzo przejmować. Bardzo często takie szybkie spadki głośności gdzieś tam w aranżu nam się miksują, gubią nam się, ale jeśli ktoś by chciał, to może sobie tutaj wjechać na końcówkę pliku i zrobić jakiś drobny fade, prawda? Także może mu nadać też kształt. I teraz i to będzie już się troszeczkę łagodniej kończyło. O, trochę za duży zoom. Mimo wszystko jeszcze się gwałtownie kończy, możemy jeszcze większy. OK. Jeśli wykonujemy jakieś dodatkowe czynności w zadaniu, to oprócz tego, że zabieramy czas,
na realizację zadania, sami sobie go odbieramy, to nie narażamy się na to, że uzyskamy jakieś ujemne punkty. Zrobienie czegoś więcej w zadaniu nie jest negatywnie punktowane. Natomiast jeśli nie ma konkretnie polecenia, że należałoby wyciszyć za pomocą fade-out, bądź podnieść głośność za pomocą fade-in, bądź zrobić przenikanie pomiędzy plikami za pomocą crossfade, czy jakiekolwiek inne polecenia, jeśli nie ma takich czynności wyodrębnionych treści zadania, to nie należy na nie czasu tracić, chyba że zostanie nam dużo tego czasu na końcu i mamy ochotę dopieścić to zadanie. Natomiast nikt nie będzie oceniał jakości zadania pod względem estetycznym, ponieważ jest to bardzo subiektywna forma oceny i nie jest ona dopuszczalna podczas sprawdzania rezultatów, wyników takiego zadania egzaminacyjnego. Także to są jakieś dodatkowe rzeczy, które możecie zrobić sami, jeśli was drażnią, ale też nie wpływają na to, że zadanie będzie źle zrealizowane. Okej, kolejna rzecz, jaką bym zrobił, to absolutnie nie zabierałbym się za szukanie dalszych elementów aranżu, tylko sprawdziłbym, czy dalej, tu gdzie się na 13 takcie skończył ten syntezator, czy dalej gdzieś on znowu nie wchodzi. Tak, bo te elementy aranżacji mogą się znowu pojawić. Sprawdźmy. No nie ma nigdzie. Ten instrument jest łatwy do zapamiętania, ponieważ ma specyficzne takie drżenie w brzmieniu. Tak, takie vibrato. Jak widzicie, szkoda tracić czasu na to, żeby za każdym razem słuchać całego nagrania. Klikając na osi czasu, przesuwałem sobie tak mniej więcej co jakieś tam wartości pół taktu, żeby sprawdzać, co się dzieje. Jak słyszałem, że się nic nie dzieje, nic z kontekstu nie wynika, żeby to się nagle pojawiło, przesuwałem dalej, dalej, dalej. Dzięki temu sprawdziłem to bardzo szybko, a nie słuchając tego w kółko po kilkanaście razy podczas wykonywania zadania. Także przyspieszajcie sobie pracę przez takie sprawne działanie. Ok, czyli wiemy, że ten syntezator, który się nazywa Synth1, już raczej nigdzie się nie pojawia, chyba że się wsłuchacie gdzieś tam na słuchawkach i nie wiem, autor zadania gdzieś bardzo cichutko puścił ten syntezator. No ale najpierw warto zrobić te rzeczy, które są bardzo oczywiste. Jeśli nam coś zostanie na przykład z tych plików, to zastanawiać się, czy przypadkiem czegoś nie pominęliśmy. Także też nie warto, nie wiadomo jak wnikliwie siedzieć nad tym zadaniem, słuchać, to nie tędy droga, bo minie godzina i za chwilę będziecie musieli kończyć zadanie, a będziecie cały czas je analizowali. Lećmy dalej. Jakie elementy pojawiają się dalej w tym wzorcu? Czy coś jest tutaj jeszcze na początku oprócz tego syntezatora? Posłuchajmy. No nic, ja tam nie słyszałem niczego innego z tych rzeczy, które tutaj się znajdują. Moglibyśmy jeszcze raz ich odsłuchać, ale mniej więcej wiemy. Jeśli ktoś ma potrzeby, to oczywiście należy sobie odsłuchiwać, sprawdzać. Natomiast wchodzi bit, tylko który? Sprawdźmy. No ten, tylko w zwolnionym tempie gra. Ok, wciągnijmy go do projektu. Wciągnijmy ten bit. I sprawdźmy, wciągniemy go równiutko tutaj, gdzie powinien wchodzić. Żeby nam się łatwiej pracowało, możemy sobie zmieniać przede wszystkim kolory regionów. Na przykład te, które już ustawimy, ustawiać w innym kolorze, te, nad którymi pracujemy, zostawiać w jakimś innym kolorze. I oczywiście te minimalizować, albo możemy sobie stworzyć folder, do którego będziemy pakowali ścieżki, które już mamy zmontowane. Jeśli klikniemy prawym przyciskiem na to puste pole, bądź ewentualnie tutaj klikniemy na ten plusik, możemy sobie wybrać folder track. Folder track to jest taka ścieżka, którą możemy sobie nazwać gotowe. I możemy sobie do niej przeciągnąć
nasze elementy, które zawsze możemy sobie, klikając na taką ikonę folderu, zwinąć, czyli schować. Dzięki temu będziemy mieli wszystko uporządkowane. Czyli ścieżki, które będziemy mieli pomontowane, będą tam gdzieś już ukryte. Możemy sobie bardzo szybko je wyciszać, bądź brać na solo. A teraz skupiamy się na czymś, co się nazywa bit. Sprawdźmy. Ten bit grał wcześniej w innym tempie. Posłuchajmy go tutaj z puli. Ponieważ on gra teraz w jakimś swoim tempie natywnym. Natomiast tutaj jest dostosowywany do tempa. Czyli jest OK. Dobra, posłuchajmy bez wzorca z naszymi obecnymi plikami. OK, zgadza się, to jest ten bit. Troszeczkę cicho brzmi, bo posłuchajcie, on w naszym wzorcu. Poza tym, że oczywiście tam już grają jakieś kolejne syntezatory, to jest on jest dosyć jednak wyraźny. Posłuchajmy sobie, jak brzmią teraz te nasze rzeczy bez wzorca. No, zdecydowanie trzeba by było zmienić proporcje. Czyli zastosuję się do polecenia z zadania, w którym będę już wstępnie ustawiał poziomy głośności, podobnie jak są w oryginale. Dzięki temu, żeby to robił na bieżąco, to nie będę musiał tego potem nagle z jakiejś kakofonii dźwięków tworzyć miksu, ale ja sobie od razu troszeczkę to skoryguję. Wezmę sobie troszeczkę, ściszę te syntezatory, bo one są ciszej. Sprawdźmy. Wezmę sobie głośniej odsłuch. Sprawdźmy jeszcze raz. OK. To chyba o to chodzi. Mniej więcej takie proporcje. Dobra, wyłączmy mikser. OK, no i co się teraz dzieje? Teraz wiemy jedno, że ten bit gra dłużej niż ten. Sprawdźmy. Czyli tutaj już na siódmym takcie powinien znowu wchodzić. Łączmy sobie siatkę, żebyśmy tutaj pracowali do siatki. Przypominam, w tym miejscu toggle snap, bądź literką N, skrót. Przytnę sobie to do siódmego taktu i duplikujemy. Tylko sprawdźmy dokąd. Sprawdźmy dokąd on gra w oryginale. Żeby mi ten wzorzec nie grał teraz tak głośno, on troszeczkę, jego głośność jest, zwiększyłem głośność odsłuchu, to sobie troszeczkę go ściszę tutaj. OK. Słuchamy jeszcze, jak długo gra ten beat. Właściwie. Właściwie gra on, kończy się on z taktem, z początkiem taktu 69. Jest bardzo charakterystyczny, stopa i takie jakby styknięcie palcami, prawda? On trwa dotąd, więc w zasadzie możemy sobie go cały czas tutaj poduplikować. Właściwie nigdzie nie ma przerwy, gra mniej więcej tak samo, no to duplikujemy go. Lecimy do taktu, do końca taktu 68. OK. Sprawdzamy. To, że słyszymy drobne echo pomiędzy tymi plikami, po prostu zobaczcie, źle przesunąłem. Źle przesunąłem plik nierówno do piątego taktu. A nie wiem czemu. Widocznie zoom był źle ustawiony. On powinien się równo na piątym takcie zaczynać i dopiero powinienem duplikować. Tak? A ja to źle zrobiłem.
Natomiast czasami zdarza się tak, że pliki się rozjeżdżają pomiędzy sobą, bo na przykład pliki źródłowe są po prostu cyfrowo zlepione w programie, natomiast wzorzec jest zgrywany przez jakieś właśnie pluginy, które czasami wprowadzają jakiś bufor. Ale tutaj sytuacja się wyjaśniła. Źle ustawiłem, trzeba też na to zwrócić uwagę, więc kasuję wszystkie te zmiany. Możemy to zrobić tak, że zaznaczymy sobie wszystkie te nasze regiony, przeciągając sobie myszką, oprócz tego pierwszego oczywiście, i kasujemy sobie je. Ten pierwszy już jest, sprawdzamy sobie, tutaj możemy sobie złapać i przeciągnąć. On już jest równo ustawiony, nawet widzimy, że jest idealnie z tym. Jest równo ustawiony na pierwszym takcie, na piątym takcie w tym przypadku, ale na początku taktu, i teraz sobie duplikujemy. Zaznaczam go i literka D duplikuje mi te regiony. O, za dużo. No to kasujemy sobie ten i ten i sprawdzamy. Idealnie. Według mnie gra to idealnie. Ja teraz, zauważcie, odsłuchiwałem wzorzec, ale też odsłuchiwałem ten plik bitu i one się idealnie ze sobą tutaj pokrywają. Także mamy już wykorzystany kolejny plik, który się nazywa bit. Możemy sobie go przeciągnąć do naszego folderu gotowe. OK. I teraz w naszym folderze mamy trzy regiony. Możemy sobie tutaj przeskalować. Możemy je schować. I teraz mamy dzięki temu porządeczek. Możemy sobie pracować dalej, czy wyciszyć, bądź włączyć solo na wzorcu. Tak, żeby teraz posłuchać, jakie elementy dalej należałoby tutaj dorzucić. Wyłączę mikser i sprawdzamy. Bardzo charakterystyczny syntezator. Poszukajmy go. No, to będzie to. Posłuchajmy. Zdecydowanie wchodzi tutaj syntezator od piątego taktu o tej barwie. Czyli już wiemy, że synt 2 rozpoczyna nam się w drugim takcie. Sprawdźmy, w piątym takcie, przepraszam. Sprawdźmy, czy równo przesunęliśmy. Tak, zoom był na tyle duży, że ten tryb Adaptive się sprawdził i równiutko nam dociągnął do siatki. Posłuchajmy sobie teraz jeszcze raz wzorca. I tego syntezatora. No, zdecydowanie jest to ten syntezator. Tylko teraz posłuchajmy, jak on długo gra tutaj w aranżacji i gdzie się znajduje. To sobie go pokopiujemy w odpowiednie miejsca. Też sobie przyspieszę, przesuwając szybko. O, tutaj go już nie ma. Tak? Także tak, tu naturalnie, gdzie on się kończy, w tym miejscu on zanika. Ale sprawdźmy, czy jeszcze dalej gdzieś nie wchodzi. Raczej nie. Trzeba będzie zobaczyć, czy gdzieś tam w dalszej części się nie pojawia. Na razie go zostawmy, może nie jestem pewien, czy on się jeszcze nie pojawia gdzieś dalej. Muszę go jeszcze raz posłuchać. Zobaczmy. Raczej nie. Natomiast zostawiłbym go tutaj w tym miejscu, żeby pamiętał, zmienię mu troszeczkę barwę na jakąś inną, żebym pamiętał, że chciałbym jeszcze sprawdzić, czy on się tam dalej nie pojawi, nie będzie pasował do kontekstu. Czasami może być bardzo cicho gdzieś tam jeszcze umiejscowiony. Czyli na razie go zostawiam, nie wrzucam sobie do folderu gotowe. OK, sprawdzamy, co tutaj jeszcze gra. Tu wchodzi w charakterystyczny syntezator teraz od 13 taktu. Szukamy go. Sprawdzamy, czy to coś tutaj jest.
Zdecydowanie. Syntezator numer 3 zaczyna wchodzić w 13 takcie. Także go tutaj wrzucamy i posłuchamy sobie, jak on długo gra. Zdecydowanie do 21 taktu. No, wiadomo, że powinien on się równiutko zapętlać, natomiast posłuchajmy, jak on gra w tym momencie. A, czyli powinien od 15 taktu wchodzić, więc przytnijmy sobie go do 15 taktu. Ok, równo. Tutaj jest równo na takcie 13 i teraz będziemy mogli go duplikować. Trwa do 21 taktu. Jeśli ktoś nie jest pewien, to bardzo łatwo sprawdza się zgodność różnych plików, słuchając, szczególnie na słuchawkach. Jeśli jeden z tych plików weźmiemy sobie na przykład w kanał lewy, drugi przesuniemy w kanał prawy, to wtedy bardzo wyraźnie słychać podobieństwa bądź różnice. Oczywiście, gdybym teraz słuchał tego na słuchawkach, czy gdybyście wysłuchali, byłoby to bardzo precyzyjnie słychać, czy one, te syntezatory, tak samo grają w lewym i prawym kanale. Ok, wracamy z powrotem do tego, do ustawienia panoramy na środek. Klikamy z Altem. Teraz zaznaczam wzorzec. Klikam z Altem na panoramę i mamy wyzerowaną ją na równo na środek. Te pliki, jak widać, są plikami stereofonicznymi. Ok, posłuchajmy jeszcze jednej rzeczy, czyli mamy ten syntezator ustawiony precyzyjnie, tak jak powinien być w tej pierwszej części, czyli od 13 taktu do 21, ale posłuchajmy szybko, czy nie gra jeszcze gdzieś po tej części, kiedy go nie ma. Bardzo szybka analiza pliku, nie gra nigdzie indziej, tu jestem pewien, czyli na 100%, więc przeciągamy sobie go do gotowych. Zamykamy folder, posłuchajmy sobie, co to jest syntezator czwarty i spróbujmy, bo może będzie on jakimś kolejnym elementem. Dobra, sprawdźmy, posłuchajmy wzorca od mniej więcej tego taktu... I on tego nie, tutaj gdzieś w 13 się zmieniało. Słuchamy. Jak najbardziej, czwórka, posłuchajmy jej, wchodzi właśnie w 13 takcie. Ok, dosuwamy ją do 13 taktu. Pokazuje to również ten licznik, który się znajduje teraz pod kursorem, gdzie jest plusik, więc możemy precyzyjnie patrzeć na niego i dosuwać. Tak, to w tym miejscu, może ja jeszcze raz pokażę, o, pojawia się wartość, do której dosuwamy, równo 13, 01, 01, 00. Dobra, sprawdźmy troszeczkę, prawdopodobnie trzeba będzie ściszyć i posłuchajmy na razie bez tego pliku, jak on długo trwa. Kończy się z taktem 21, więc też możemy go spokojnie tutaj wyciszyć. O, ten oryginalny plik prawdopodobnie tutaj sobie wybrzmiewa. A żeby jakoś płynnie wybrzmiał, możemy sobie go tutaj jakoś tak wyfejdować, fade out. Dobra, on jest charakterystyczny, posłuchajmy go jeszcze raz. I sprawdźmy, czy nie wchodzi gdzieś jeszcze dalej. Słuchamy wzorca.
tutaj wchodzi. To jest ten plik. Czyli od taktu 37. Do taktu... Do taktu 53. OK. W takim razie go kopiujemy, duplicate, i przesuwamy sobie go na takt 37 do 53. 37. OK. Równo na początek 37. OK. Sprawdzamy. Ładnie. I teraz kolejne powtórzenie będzie. Znowu musimy go powielić od 45 taktu, więc sobie go duplikujemy i przesuniemy sobie tutaj równo na 45 takt. Dalej go już nie ma, raczej już do końca, sprawdzamy. Nie ma. Uznajemy syntezator czwarty za gotowy, ładujemy go do folderu gotowe. OK, zamykamy folder. No i słuchamy dalej, co to za syntezator pod nazwą Synth5. Dobra, taki tłusty pad. Posłuchajmy, gdzie on tutaj nam może wchodzić. Posłuchajmy wzorca. No, ewidentnie 21 takt. Sprawdźmy. No, chcąc nie chcąc, jest to właśnie ten syntezator. Czyli bierzemy go na 21 takt. Znowu patrzymy się na licznik. Idealnie. I sprawdzamy sobie. Troszeczkę go ściszymy, bo ja już słyszę w wzorcu, że on troszeczkę ciszej jest. Tutaj się kończy. Możemy ewentualnie go troszeczkę przyciąć, przyfejdować. No tam mogą być różne, trzeba posłuchać tych plików też czasami na końcu, czy tam nie ma jakichś zakłóceń, błędów i tak dalej. Jeśli potrzeba, to należy to wyciąć. Jeśli nie, to możemy to zostawić. Sprawdzamy, czy jeszcze gdzieś ten tłusty pad nie wchodzi. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie raczej nigdzie go już nie ma. Pakujemy go do folderu. OK, zwijamy folder i patrzymy, co to jest ten Synth3. Taki niższy, tłusty pad. I coś mi się wydaje, że ja go słyszałem tutaj na końcu gdzieś. Posłuchajmy, czy tutaj wcześniej go nigdzie nie ma. Od 53 taktu. On jest tak w tle. I do końca. To jest ten syntezator? Posłuchaj. Tak, to jest ten syntezator. On nie jest zbyt głośno, jest dość cicho, tam gdzieś w tle. Dobra, czyli 53 takt i do końca. Będziemy go duplikowali. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy nie mylę się. Wchodzi tutaj nam ten syntezator i on się powiela gdzieś w 60. Od 61 taktu się znowu powiela, czyli duplikujemy go. Przesuwamy sobie tutaj na 61 takt. To już będzie OK.
słyszymy, że on ładnie wybrzmiewa. Sprawdźmy, jak wybrzmiewa w naszym tutaj oryginalnym pliku. Może troszeczkę ten ostatni wydłużymy, prawda? Bo on trochę dłużej. Tutaj go ładnie wyfejdujemy. Sprawdźmy. Pamiętajcie, żeby podczas zadania zapisywać cały czas etapy pracy. File, save. Ja przed chwilą zapisałem, więc jest to skrótem Command S, więc jest to nieaktywne. Zapisywać. Bądź nawet jako kolejne wersje. Tak, żeby nie utracić pracy. No, w przypadku, gdyby się na przykład program zawiesił, zdarzają się takie rzeczy. Więc to jest też bardzo ważna sprawa, której należy pilnować podczas egzaminu. Kontynuujemy montaż. Sprawdzamy, jak brzmi syntezator 7. No to jest ewidentnie ten element, który tutaj słyszymy po środku. Posłuchajmy. Ten syntezator 6 wpakuje tutaj do folderu gotowe. Natomiast syntezator 7 ewidentnie wchodzi na 29 takcie. Posłuchajmy sobie razem. Gdybyśmy się wsłuchali dokładnie, już kilka razy tego słuchałem, wy też prawdopodobnie już pamiętacie, to dalej go już nie ma. On po prostu jest tutaj w tym miejscu w takcie, no dajmy mu jakiś inny kolor, w takcie 29. Można jeszcze zobaczyć, jak się kończy, posłuchać samego pliku, czy przypadkiem tu na końcu nie ma zakłóceń, to o czym wcześniej mówiłem, posłuchajmy. Oj, coś tam w tle mi gra, prawdopodobnie tutaj, tak. Zapomniałem wyłączyć solo w grupie na regionach niektórych. Dobra, zamykamy grupę i słuchamy końcówki. Po prostu sobie wybrzmiewa. Nie trzeba tego fejdować, specjalnie nic robić, ale warto posprawdzać. Czasami zdarzają się jakieś cyfrowe trzaski na końcach plików. Ktoś to źle zgrywa, no nie wiem, tam się różne sytuacje przydarzają. OK, syntezator 7 mamy gotowy. Pakujemy go tutaj do gotowych. Czyli w zasadzie został nam taki element jak wiatr. Nie wiem, czy on też nie jest właśnie tutaj gdzieś po środku. Posłuchajmy go. A nie, jest wcześniej. Tutaj, gdzieś. Ewidentnie, nasz wiatr. Posłuchajmy jeszcze raz. Chyba będzie od 21 taktu. A zobaczmy, czy jeszcze gdzieś wcześniej go nie ma. Dobra. No. 21 tak, sprawdzamy. 21. Posłuchamy sobie. Albo wchodzi w innym miejscu jeszcze. Posłuchajmy oryginału, bo coś mi tu nie pasuje. Sprawdzamy. Posłuchajmy jeszcze raz tego. Nie wiem, czy nie tutaj. Tak, 37. Tak, w 37. Tu już go słyszę wyraźnie. Zdecydowanie. Takie świerkotanie w tle. Sprawdźmy, czy on tutaj się kończy, czy dalej też jest skopiowany.
No tutaj go już dalej na pewno nie ma. OK. Czyli ten syntezator też mamy, ten wiatr tak zwany mamy też gotowy. Wykorzystaliśmy prawie wszystkie elementy. Został nam bit 2, coś takiego. I wiemy, że gdzieś coś w 53 takcie się wydarza. Posłuchajmy. Przede wszystkim posłuchajmy też momentu, kiedy ten bit nam się zmienia, bo wszędzie bit gra. Tak samo. Zmienia się tylko warstwa syntezatorowa. Dopiero od 37 taktu wchodzi ten taki dżunglowy bit troszeczkę. Posłuchajmy. Dokładnie, czyli na 37 takcie powinniśmy go umiejscowić. Aha, jeszcze jedna rzecz. Synth 2 raczej nie występuje gdzie indziej niż w tym miejscu, w którym go tutaj umiejscowiliśmy, więc wrzucam go w elementy gotowe. I sprawdźmy co z tym dżunglowym bitem. Jak on tu nam gra? On tutaj cały czas nam gra rzeczywiście w tle. Wchodzi na tym 37 takcie, więc jest dobrze umiejscowiony. Razem z naszym podstawowym bitem. Natomiast zwróćcie uwagę, że on jest prawdopodobnie na jakimś pogłosie. Bo on jest oddalony. Więc spróbujmy ustawić ten efekt pogłosowy. Reverb. Może jakiś room reverb. Sprawdźmy. Nie jest źle, może być. Oddaliliśmy go troszeczkę przez to. I tutaj coś się zmienia. Tu się coś zmienia. Cały czas jest... Tak jakby ktoś, nie wiem, zaczął do tyłu chodzić. Coś tam się dzieje z tym dźwiękiem. To jest takt 53. I pamiętamy z treści zadania, że należało tutaj w tym miejscu, w takcie 53 zastosować efekt edycyjny na odpowiedni region. Ten odpowiedni region to zdecydowanie jest nasz region tych bębnów, tego dżungla. Już trzeba by się było w to wgryźć troszeczkę. Prawda? Posłuchać. Zduplikujmy sobie ten region. On nie brzmi w oryginale tak jak ten we wzorcu. Tak, takie jakby szorowanie jest. No, można się domyślić, jeśli ktoś kojarzy różne formy efektów edycyjnych, że prawdopodobnie ten region jest odwrócony. Po prostu możemy go sobie odwrócić za pomocą funkcji audio i ta funkcja będzie się nazywała reverse audio albo command R. Czyli krótko mówiąc, ten plik zacznie nam grać odwrotnie. I już zaczyna przypominać ten ze wzorca naszego. I to było to polecenie w tym zadaniu. Mogło to być dla niektórych osób trudne, że należało zastosować ten odpowiedni efekt, a tym odpowiednim był właśnie efekt reverse. Natomiast pogłos, który nałożyłem, to już bardziej na wyczucie. Usłyszałem, że ten plik źródłowy, który był bez pogłosu, no jest bliski, suchy. Wyłączmy pogłos. Możemy go sobie wyłączyć tutaj klikając. Posłuchajmy. To jest nasz jungle bez pogłosu, a to jest we wzorcu. No słychać ewidentną przestrzeń, takie cofnięcie, wycofanie się tego dźwięku gdzieś, więc ten pogłos nam troszeczkę to
gdzieś tam zasymulował, tak, upodobnił do tego oryginału. Plus efekt rewers od 53 taktu. Sprawdźmy jeszcze, jak się kończy, bo może gdzieś wcześniej się kończy ten plik. Nie, trwa do końca. Wszystko jest tak, jak powinno być. Czyli mamy cały montaż gotowy. Możemy sobie teraz posłuchać go bez oryginału, bez tego wzorca. Posłuchajmy sobie, jak brzmi nasz montaż. Przepraszam, miałem wyłączony syntezator tutaj. Właśnie coś mi nie pasowało. Wydaje mi się, że ten synt jest troszeczkę za cicho. Posłuchajmy, jak było. Tak, zdecydowanie. Troszeczkę poprawiłem proporcje. Głośniej wziąłem synt 1, troszeczkę ciszej synt 2. I lecimy dalej. Teraz możemy sobie włączyć wzorzec na solo i posłuchać, co się dzieje na 13 takcie. Bardzo szybko złapać, dopóki pamięć słuchowa taka krótkotrwała będzie działała, proporcje i szybciutko wskoczyć w edycję i ustawić proporcje głośności za pomocą tych suwaków. Dobra. Jest bardzo podobnie, nie musimy nic zmieniać. Wchodzimy na takt 21, wzorzec. Dobra, słuchamy naszego miksu. Zdecydowanie był za cicho ten syntezator numer 5. Teraz już jest chyba blisko wzorca, posłuchajmy. Okej, jest nieźle. Dobra, sprawdźmy, jak jest we wzorcu. Trochę głośniej jest ten szczypany klawiszek. Okej. Dobra, sprawdzamy wzorzec. Trochę głośniej jest ten klawisz. Zaraz powiem, który. Ten. I jungle jest głośniej. Posłuchajmy teraz wzorca. Dość podobnie. Sprawdźmy teraz dalej, co tu się dzieje od tego 45 taktu. A raczej od 53, przepraszam. Dobra, sprawdzamy wzorzec. Ok, sprawdzamy nasz miks. Jest dość podobnie. Można powiedzieć, że bardzo podobnie. Przede wszystkim sprawdźmy, czy wykonaliśmy wszystkie czynności związane z treścią zadania i raczej tutaj wykonaliśmy wszystko. Teraz będziemy się skupiali na tej części związanej ze zgrywaniem. Natomiast wszystkie pliki wykorzystaliśmy w miksie. Tutaj mamy informację, że jeden z plików tam zduplikowanych zastosowaliśmy efekt reverse na nim. Możemy sobie schować całą przeglądarkę, czyli nasze okno przeglądania zasobów,
W zasadzie możemy też schować okienko informacji, zostawiając tylko okno całego naszego montażu. Widzimy, że on rzeczywiście się tutaj zgadza. Kończy nam się na 73 takcie. Wszystko jak najbardziej zgodnie z tym, co należało zrobić, czyli projekt miał mieć długość od 1 do 73 taktu. Sprawdzamy sobie, czy wszystkie elementy mamy. Tak, wszystko jest w porządku, wszystkie regiony są. Możemy zwinąć ten folder, bądź sobie go zostawić. Wzorzec mamy wyciszony, trzeba pamiętać, żeby wyciszyć tą ścieżkę wzorca. Nie trzeba jej usuwać z projektu, ale chodzi o to, żeby przy zgrywaniu ona nie grała, tak, żeby grał nasz montaż, a to był tylko wzorzec do odsłuchu. No i cóż, możemy sobie tą ścieżkę trochę powiększyć, będziemy widzieli nasz montaż taki w miniaturze, możemy sobie rozwijać. Co dalej? Dalej musimy sprawdzić jedną rzecz, że musimy sobie zgrać ten cały projekt montażowy do plików WAV 16 bitów 48 kHz oraz MP3 o takich parametrach. No, stereo. Pliki wynikowe nazwać swoim numerem PESEL. I teraz jeszcze ważna treść. Wartość szczytowa poziomu sygnału w plikach nie może przekraczać -0,3 dB full scale. Kolejne polecenia już dotyczy archiwizacji na płycie CD, więc na razie nas interesuje ten element, który sobie tutaj oznaczę jakimś innym kolorem dla odróżnienia, na przykład tutaj weźmy sobie taki. Czyli zajmujemy się tymi elementami. Żeby poziom szczytowy pliku wynikowego nie przekraczał -0,3 dB, można by to było zrobić na różne sposoby, zgrać go, znormalizować potem. No, sposobów jest wiele. My to możemy od razu zrobić na miksie. Otóż wejdźmy sobie w main, w nasz główny poziom wyjściowy. Sprawdźmy, czy mamy ustawione, głośność mamy ustawioną na 0. Możemy ją zresetować sobie z komandem, akurat w tym przypadku command. Mamy 0 dB. Teraz wchodzimy sobie w inserty i bierzemy sobie limiter. Limiter, ok. Możemy jakikolwiek dostępny, natomiast my możemy sobie wziąć ten limiter i na przykład ustawić sobie poziom wyjściowy, w tym przypadku to się nazywa ceiling, na -0,3 dB. Możemy nawet więcej, on nie może przekraczać -0,6, więc może być więcej. Możemy dla bezpieczeństwa wziąć -0,36 i tak dalej. No i możemy sobie nawet jeszcze troszeczkę to nagranie zrobić głośniejsze. Poprzez zwiększenie poziomu wyjściowego, zobaczcie teraz jak włączę bypass. Natomiast poziom szczytowy nie będzie przekraczany, czyli dzięki temu limiterowi uzyskałem troszeczkę na poziomie średnim, czyli poziom głośności nagrania postrzegalny jest wyższy, natomiast poziom szczytowy nie jest przekraczany. Już teraz wiem, że na pewno zgram to nagranie z poziomem szczytowym nie wyższym niż te -0,3 dB full scale. No to teraz zgrywam to w odpowiednich formatach. W wielu programach, m.in. Studio One, należy jakiś tam zakres, którym zgrywamy, wskazać. Więc ustawiamy sobie nasz od 1 do 73 taktu zakres lokatorów. Tutaj przeciągając je, przerysowując sobie w ten sposób, albo po prostu przeciągając już gotowe jakieś ustawione lokatory. OK, tutaj najeżdżamy na ich granice i sobie przeciągamy, bądź rysujemy sobie ołówkiem. Tak? Bądź możemy też je wpisywać sobie tutaj, gdzie mamy informacje o lokatorach, czyli w tym miejscu. Ja sobie wpiszę, że chcę od 1 taktu do 73 ustawić lokatory i one tak się też ustawiły teraz. Jak widać, od 1 do 73 na tej osi czasowej. Teraz wchodzimy w menu Song, czyli utwór, będzie po polsku, i Export Mixdown. Teraz wybieramy sobie nasz folder, on domyślnie pulpit, numer PESEL, to jest ta nazwa, którą nadałem. Teraz pamiętacie, że mieliśmy nazwać, w treści była informacja, że musimy nazwać te pliki wynikowe swoim numerem PESEL. Więc wpisujemy numer PESEL i format WAV. 16 bit i pamiętacie, tam było 48 kHz, takie było polecenie, sprawdźmy. Tak, WAV 16 bit 48 kHz.
No i zgrywamy between lub pomiędzy tą zaznaczoną pętlą, pomiędzy lokatorami. OK. I on zgrywa, przelicza ten plik, jak to się mówi w tle, offline. OK. Automatycznie otworzył się folder Mixdown i w naszym folderze to są jakieś tam zgrywki, to jest ten reverse, a tutaj jest Mixdown i tutaj mamy nasz plik wynikowy, gdybyście szukali, to się z automatu tworzy folder Mixdown. Teraz zgrywamy MP3. MP3 ma być 320 kilobitów na sekundę, 44,1 kHz, więc zgrywamy MP3, znowu song, export Mixdown. Też nazywamy numerem PESEL, wybieramy sobie format MP3, wybieramy bitrate na 320, tutaj już się domyślamy, że jeśli 320 to ma być stały bitrate i miało być 44100 Hz, częstotliwość jeśli pamiętam, tak, 44100 Hz. OK, znowu pomiędzy lokatorami, które są ustawione od 1 do 73 taktu i zgrywamy. Znowu program robi to offline, czyli w tle, przeliczając dane. I ten plik pojawi się tutaj za chwilę w tym naszym folderze. OK. On się jeszcze raz otworzył. No i co ważne? Ważne jest, zdarzają się różne błędy. Gdzieś ktoś czasami jakiś suwak ustawi nie tak, albo przypadkiem włączy automatykę, gdzieś mu się tam coś wyciszy. Bywa różnie. Warto takich plików posłuchać. Działa, działa. Gra od początku do końca gra. Sprawdzamy drugi. No gra. Wszystko gra. Pliki grają, pojemności wskazują na to, że są poprawnie zgrane, bo mniej więcej pamiętajcie, że w przypadku częstotliwości 44100 Hz i 16 bitów plik stereofoniczny minuta zajmuje mniej więcej 10 MB, mniej więcej, bo pojemność megabajtów jest zaokrąglana, to nie jest dokładnie 1000 kilobajtów, tylko 1024. Ten plik ma długość bar bits, ale ma 2,5 minuty, więc zgadzałoby się, że ten plik będzie miał około 20, no w tym przypadku 7 MB, bo parametry pliku były podane 48 kHz, a nie 44,1, więc on jest troszeczkę większy, prawda? Bo tu będzie więcej próbek na sekundę niż w tym przypadku. Więc ta pojemność będzie troszeczkę większa. OK, czyli wszystko się zgadza. Nie pozostałoby nam teraz nic innego, jak zgranie tego na płycie CD. No wszystko mamy, pliki wynikowe mamy zgrane w swoim folderze. Teraz należałoby wypalić płytę CD i opisać odpowiednim pisakiem ją swoim numerem PESEL. Korzystamy z programów do wypalania płyt. Na Macu najczęściej Toast albo CD Burn. Przed każdym egzaminem powinniście przejść krótki instruktaż stanowiskowy i być zapoznanym z takim programem, nawet jeśli nie mieliście z nim do czynienia. Samo wypalanie płyty w programie jest dość prostą czynnością. Należy tylko zwrócić jedną rzecz, że jeśli mamy wypalić cały projekt montażowy na płycie CDR, to znaczy, że mamy wypalić wszystko. Że to ma być cały projekt montażowy, więc muszą to być wszystkie elementy, pliki źródłowe, projekt montażowy, czyli nasza sesja w programie, w którym pracujemy, oraz pliki wynikowe, cały nasz gotowy projekt. Chociaż ktoś mógłby się uprzeć według treści tego zadania, że wykonaj archiwizację całego projektu montażowego utworu muzycznego na płycie CDR, czyli projektu montażowego, czyli niekoniecznie z tymi gotowymi, zgranymi plikami. No bo to są rezultaty jakby zgrania z tego projektu, a nie z element samego projektu. Ale lepiej w przypadku takiego zadania, jeśli nawet treść nie jest bardzo doprecyzowana, nagrać na płycie więcej rzeczy niż mniej, ponieważ, tak jak wspominałem we wcześniejszej części tego tutorialu, za nadmiar czynności nie ma punktów ujemnych. Oczywiście, jeśli pewne czynności nie wpływają na to, że zadanie jest źle wykonane.
Czyli jeśli wypalicie na płycie cały projekt montażowy oraz pliki wynikowe, to on będzie. Jeśli egzaminator ma sprawdzić, czy ten plik montażowy jest na płycie, to on będzie. To, że są też pliki wynikowe, nie wpłynie na to, że tego projektu nie będzie. Więc czytać treść zadania należy ze zrozumieniem, aczkolwiek czasami rzeczywiście ona może być niedopowiedziana bardzo szczegółowo, więc też nie należy tego rozbijać bardzo, bardzo na czynniki pierwsze. Ostatnia uwaga, należy projekt po wykonaniu zadania pozostawić na stanowisku tak, żeby egzaminator mógł podejść i od razu sprawdzać zadanie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że w tej części nauczyliście się, jak podejść do metodologii wykonywania zadań. Spróbujcie to zadanie wykonać sami. Jeśli opanujecie je w stopniu bardzo dobrym, to myślę, że z każdym innym zadaniem poradzicie sobie również doskonale podczas egzaminu. Dziękuję bardzo za uwagę.